Witam, tu Aristeo, a przed nami tajemnicze podziemia do splądrowania. Już widać, że sporo fajnych rzeczy będzie można tutaj znaleźć. No, powiedzmy, na razie kasa, jajka. A co to za armia? A, damy radę. Mam nawet trochę szału. Skrzyneczka oczywiście musi być nasza. Tylko się zastanawiam, czy jest sens... prędkość... Oj, ale ich jest mało! Nie chciałbym, żeby zginęły wszystkie... za wcześnie. Dlatego... prędkość jak najbardziej... A, tutaj... I druga sprawa... Jednak bym się przychylał do... kolcy. Tylko tyle, że szamanów trochę dużo. Mogą mi tutaj coś zmalować. Inaczej. Jednak zrobimy śnieżycę. Ale w taki sposób, żeby... żeby miśków nie pojechać. To wydaje się być optymalne. Nie ma szamanów. Tak miało być. Taki był plan. ...1300. Tak sobie. Mogło być lepiej, dużo lepiej. Tutaj też będziemy strzelać. Nie wygląda to najlepiej. To może nie będziemy strzelać, tylko... trochę szału może się przydać. ...20... to już jest coś. Tutaj... o właśnie, kolejna okazja. Podjedziemy bliżej i będziemy strzelać. A tutaj nic nie zrobimy. Więcej. Tutaj zasłonicie wróżbitów. Będziecie ich bronić. Tracą czas. No to właśnie aczika mogą sobie pobudować. Osłabiajmy. Krok do przodu. Strzelamy. Prawie że. Ach, racja, bo znowu zapomnę. I jeszcze raz. O. W sumie chciałem szałem, ale... co to? Muszę wam powiedzieć, że ja chyba troszkę źle odczytałem, jeśli chodzi o użycie, że mi się wydawało, że co 3 tury, coś takiego, a tu po prostu, że możemy 3 razy na walkę użyć, więc gdybym chciał mieć więcej szału, to mógłbym, kolejny raz użyć, ale ja nie chcę mieć więcej szału już teraz. Teraz chcę po prostu walczyć. Jeszcze jedną szansę. Teraz jestem ciekaw, czy szał by zabił miśki. Nie. Czyli musimy normalnie zabić je. No trudno. Teraz byłoby warto szybko jakiegoś przeciwnika znaleźć. A co? O, rąka czerwona. Świetnie. To jajeczka. Tu sztandar to się przyda. Jak będę wracał, to pozbieram. Teraz po prostu szukamy wroga. Tu jest chyba ten... armia niezwyciężona.
To nie, trochę tutaj lepiej zaatakujmy. Ktoś się daleko wybrał, muszę powiedzieć. Czyli tak. Zimowy taniec. Śnieżyca. Całkiem fajnie. Teraz wszystkie moje siły muszą tutaj... Chociaż z drugiej strony... Pytanie, czy ja chcę szał zostawić na walkę z tamtym? W sumie mógłbym skorzystać później z szału z butelki. Aha, teraz to 36 kosztuje. Ale to się da wygenerować. Tutaj też runka. Ale nie, może nie będę korzystał. Boję się, że... Chociaż nie, podejrzewam, że i jarlowie sobie poradzą. A może jednak nie. Tu. Ale spróbuję. Runka ataku. Atakujcie. Krytyk! No, tak całkiem nieźle. Ach, obrażenia minimalne. Nie ma o czym mówić. Dla pewności ustawicie się tu, w razie gdyby trzeba było wskrzeszać albo coś w tym rodzaju, ale nie sądzę, aby coś takiego było potrzebne. Bijemy. Może nie zginął i można by było dobić za pomocą szału. Niestety. Nie ma tak dobrze. A, runka. Szał ma dużo. Czyli tak, acik, właśnie, właśnie. A jakie są szanse, że tym razem nie bardzo, a gdyby jakąś taką droższą technologią, ale to są same takie przesadnie drogie, bo to tak mniej więcej odpowiada temu, więc to nie o to chodzi. Zużyć. Nie, no to jest za drogo. A właśnie, jakiego poziomu to jest jednostka? Trzeci, a to działa na pierwszy, drugi, czyli też lipa. Czyli tak, tu nic. A to zabije, no. Chyba, że. Podejrzewam, że też zabije. Zobaczymy, jest szansa. Mała, bo mała, ale jest. Ale niestety. A tu jeszcze coś jest. Kasa, jajeczka. Walczyć z nimi? Nie. To chyba byłaby jednak masakra. Lepiej w spokoju pozbieram wszystko to, co jest. Do podniesienia. Przyjdę, jak będę lepiej przygotowany. Tym bardziej, że żadna z moich walkirii nie ma nic, co by chciała mi dać, więc... Dobre jest to, że tu można zawsze wrócić. I tego będziemy się trzymać. Podejrzewam, że dałbym radę, ale gdy pomyślę o tych stratach, które na pewno musiałbym tutaj ponieść,
To mogli coś zakopać, ale nie. Poza tym mógłbym uzupełnić szeregi. A dlaczego tylko brakuje mi... Nie przypominam sobie, żebym stracił. Czy tu jeszcze coś zostało? Tu, o. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka.